Do zdjęć pozowały wyłonione w konkursie młode dziewczyny i po raz czwarty pierwszych 13 egzemplarzy z limitowanej serii 1000 sztuk sprzedano na aukcji. Dochód przeznaczono na cele charytatywne. Tak na gorąco dopiero co się skończyła licytacja i jak plony, bo cel nie tylko kalendarzy i tak w ogóle jak w kiosku je sprzedajemy, ale zupełnie charytatywny. Słuchaj, księgowy w tej chwili oszalał, bo suma jest naprawdę pokaźna. Udało nam się naprawdę wylicytować kalendarze za, myślę, przyzwoite ceny, no, przebijały 2000 zł. No, myślę, że cena 2000 zł, czy 2100, 2300, bo i takie rekordowe sumy padały za jeden kalendarz, to jest naprawdę poważna kwota. Modelki pozujące do kalendarza to absolutne debiutantki wyłonione w castingu pisma Joy. To są dziewczyny, które przysłały swoje zgłoszenia do Joya, że chcą wziąć udział w kalendarzu, chcą zostać modelką kalendarza Fuji. Kiedy wybraliśmy już 12 dziewczyn, mieliśmy też listę 12 mężczyzn, których chcielibyśmy widzieć w tym kalendarzu i potem razem z fotografem ustalaliśmy, które dziewczyny wyglądałyby dobrze, z którymi mężczyznami i myśleliśmy o koncepcji po prostu, jak ma ten kalendarz wyglądać, jaki będzie pomysł, który mężczyzna pasowałby do której kobiety i dlaczego. I owocem tych przemyśleń jest właśnie ta wizja, którą Państwo w tej chwili możecie oglądać. Tajemnicę artystycznej fotografii próbował wyjaśnić nam Sambor Czarnota. Jak teraz patrzę i kojarzę to studio, które tak było zwykłe, szare, tak naprawdę strojami to kostiumograf też dużo dał. Potrafił wydobyć cały charakter tych postaci, jakieś wnętrze, coś, że one coś mówią, że one takie widać, że nie są tylko przypozowane, tylko są tak uchwycone w idealnym momencie tak naprawdę. Coś wiedział, to dobry fotograf wie, kiedy nacisnąć za spust, czyli w tym momencie za... No, niech będzie za spust.